Dzień dobry. Jak ja za wami tęskniłem, droga Akademio. Witam serdecznie w kolejnym roku, czy też w kolejnym sezonie filmikowym, po sezonie imprezowym, bo jak wiecie, teraz skończył się dla mnie ten najbardziej pracowity okres imprezowy i przychodzi zima, gdzie mogę się poświęcić troszeczkę więcej Akademii Keyboardu. A że jako przez czas imprez zużywaliście wasze produkty firmy Yamaha, tak oto trafiło się w końcu to, na co tygryski czekały najbardziej. Dzisiaj odkryjemy sobie tajemnicę Polichinella, czyli stukających klawiszy w Yamaszce SX700 i SX900. Jeśli oglądasz ten film w przyszłości i masz SX710 i SX910, to daj znać, czy też stukają, bo jestem ciekaw, czy to w końcu poprawią. Do brzegu płyńmy. Yamaha SX900, którą mam tutaj na biureczku, już jest przygotowana do rozkręcenia. Będzie to pierwsza sztuka, jaką osobiście rozbierałem i rozkręciłem. Ciekaw jestem, co tam w środku się kryje. Dostałem zlecenie od jednego z fanów, czy też widzów Akademii Keyboardu, żeby instrument przejrzeć, przeserwisować, przygotować na sezon. A co najważniejsze, trochę zaradzić po pierwsze stukającym klawiszom, bo tam w dolnej oktawie sobie trochę stukają. A po drugie, tam ktoś z rodziny, czy też syn, nieważne, trochę cyjanopanu wylał i się klawisze trochę pobrudziły, rozpuściły, etc. Więc nie czekając długo, ustaliliśmy z klientem, że wymieniamy dwie dolne oktawy na nowe. Przeczyścimy sobie gumki, przeczyścimy guziki, styki, poodkurzamy instrument w środku, wyczyścimy go z zewnątrz. Instrument jest oklejony foliami ochronnymi Akademii Keyboardu. Widać, że świadomy użytkownik wie, że te instrumenty się niestety zużywają. No i będziemy zabierać się do działania. Instrument rozbiera się troszkę inaczej niż poprzednie serie PSRS. Tutaj z góry na panelu są jeszcze trzy śrubeczki na Torxa T10. A propos narzędzi, które będziemy potrzebować, to słuchajcie, na pewno T10 Torx i będziemy potrzebować sobie śrubokręt krzyżakowy, tak zwany PH, podobno Philips, jakichś rozmiarów średnich. Może być wkrętarka, nie wszędzie dojdzie. Na pewno będzie potrzebny odkurzacz, alkohol izopropylowy IPA, płyn i ściereczka Akademii Keyboardu. Jeśli nie masz, to tam sobie zakupisz, a jeśli nie, to użyj czegokolwiek innego, co nie zostawia smugi, fajnie czyści elementy zewnętrzne. Ja zabieram się do pracy, ale zanim jeszcze, to chciałem wam pokazać jedną rzecz, bo ja chyba już wiem, gdzie jest ta tajemnica Polichinella i powiem wam szczerze, no zdradzę wam. Jak chcecie zostać do końca, to i tak zostaniecie. Że posiadacze SX700 i SX900 po prostu są trochę w dupie z tą stukającą klawiaturą. Przepraszam za wyrażenie, ale tak jest. Ja już mam nowe klawisze, bo kupiłem. I Yamahy są dostępne części w porównaniu do innych marek bez problemu. Być może dlatego, że tak się psują? Wszystkie się psują, słuchajcie. Mam czarne, mam białe. Nie wiem, czy to będzie widać na tym kadrze, ale spójrzcie sobie, na czym ten czarny klawisz się w ogóle trzyma. To jest ten plastik łączący tutaj, o w tym miejscu, on jest, słuchajcie, cienki jak nitka. Ten klawisz cały buja się na prawo i lewo. I chyba słyszycie, nie? Jakby cholera nie można było zrobić tego podparcia z lewej i z prawej, to uwierzcie mi, że ten klawisz by się na pewno tak nie kolebotał. I na pewno tak nie stukał. Co więcej, od tyłu, jak sobie na to popatrzymy, to mocowanie czarnych klawiszy jest cieńsze niż białych. Po prostu what the fuck, ja się spytam. Taka fajna klawiatura była w SK-ach, a w SX-ie zrobili po prostu takie naprawdę ostre cięcie kosztów. I czy to jest przyczyna stukających klawiszy? Moim zdaniem tak, bo po prostu to lata. Gdzieś tam będzie można pewnie naładować smaru na dolne części klawiszy, trochę je tym doważyć, zniwelować, ale na ile to pomoże, to się przekonamy, bo całą klawiaturę też będziemy smarować temu klientowi, bo podobno Yamaha na naprawach gwarancyjnych po prostu smarowała więcej te klawiatury, bo poszła jakaś tam fama, że w salonie, w fabrykach za mało tego smaru było. Jakieś tam mam informacje od klientów, którzy naprawiali te instrumenty gwarancyjnie. Więc słuchajcie, ja się zabieram do roboty. Ciekaw jestem, czy uda się to zrobić. Ciekaw jestem, co kryje w środku SX900 i 700. Podobnie, bo to instrumenty dość podobne z zewnątrz, pewnie jak i w środku. Więc zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek
serii Keyboard Way Service, gdzie Jureczek rozwiewa tajemniki napraw instrumentów Yamaha, które tak naprawdę w większości przypadków możecie zrobić sami w domu. I po to właśnie są te odcinki. I tak po przydługim wstępie zapraszam serdecznie, zabierajmy się do roboty. Jeśli chodzi o wygląd wewnętrzny SX-900, to da się zauważyć kilka podobieństw do poprzednika, jeśli chodzi tutaj o całą budowę, więc potencjalnymi naprawami tamtych gumek kontaktowych czy pod tymi płytkami nie będzie problemu, bo robi się to podobnie, trzeba wyciągnąć jedną, drugą, trzecią płytkę. No tutaj jest trochę więcej rozkręcania, podobnie jak w Gnosie te płytki trzeba będzie powyciągać, żeby dostać się do tych głównych. Tam zjeżdżał cały panel z tymi płytkami w S. Natomiast tutaj będą te płyty trzymały się na panelu przednim. Jest dosłownie tak jak w Gnosie, ale bardzo, bardzo, bardzo podobnie prosto. Trzeba będzie sobie wyciągać klawiaturę, żeby dostać się do guzików. W SC chyba też trzeba ją podnieść. Natomiast sama klawiatura trzyma się tutaj na dwóch śrubkach z tej strony. Z lewej i z prawej, które będziemy za chwilę odkręcać, a w PSR trzymało się na jednej. I co najważniejsze, dodano takie blachy wzmacniające. Czyżby przewidzieli, że klawiszowcy w SX-ach będą bardziej ekspresywni i będą chcieli wyłamać stukające klawisze? No ciekawe. Zabieramy się za rozkręcenie. Trzy blachy, wyciągamy wtyczki, dwie śrubki, wyciągamy klawiaturę. Najpierw robimy zdjęcia telefonem, żeby nic nie pomylić przy podłączaniu. Słuchajcie, mały rzut na klawiaturę. Odkręcamy sobie następnie wszystkie śrubki od listewek zabezpieczających i dociskających klawisze, po czym wyciągamy całe oktawy i będzie dostęp do tego, co kryje się pod spodem, czyli do płytki kontaktowej gumek, które też wyczyścimy, i do mechanizmu tej klawiatury. Zaraz zobaczymy, o co tutaj chodzi. I teraz tak, okazuje się, że sam mechanizm klawiatury jest bardziej skomplikowany niż w PSRS i tutaj są dodatkowe szyny prowadzące,
trzymające te klawisze w osi prawo-lewo, moim zdaniem te szpary są jakieś dziesiątki milimetra za szerokie, bo te klawisze latają, a łączenia tych klawiszy za cienkie. Żeby to było bardziej ciasno spasowane, byłoby lepiej. Jak widać, smaru jest nałożone różnie. Tu, gdzie klawisze były ciche, to aż się wylewa na boki, no i ten smar i tak jest wypracowany i ta klawiatura go wypchnie z tych prowadnic. A tu, gdzie bardziej stukały, smaru prawie nie ma. Więc naszym zadaniem będzie wyodkurzać to. Tu jest dodatkowa warstwa filcu. Wyodkurzać to wszystko. Spójrzcie, ile syfu dostaje się przy samych gumkach na płytki kontaktowe. Jest tego bardzo sporo. Więc wyodkurzamy, wymyjemy gumki, wymyjemy płytkę. Nasmarujemy tutaj smaru bardzo dużo, nie będziemy tutaj żałować nic. I składamy klawiaturę na nowo. Gumki są w układzie standardowym 4x12, raz 13, 13 jest z prawej strony. Zabieramy się za mycie oczywiście alkoholem IPA tej płytki całej tutaj kontaktowej. Za chwileczkę pójdę wymyć gumki, będę je suszył i będzie można składać to z powrotem. Chociaż co, w sumie mam takiego kontakta do czyszczenia styków i ma fajną miotełkę na końcu. Ja sobie ten kurz, którego odkurzaczem nie zdjąłem, po prostu stąd pościągam. Będzie mi łatwiej go potem wyciągnąć i przy okazji przelecę sobie te styki grafitowe, oczywiście delikatnie, bo ta miotełka jest dość twarda, żeby tego nie zajechać. I teraz trzeba będzie cały preparat zmyć dokładnie IPą, bo on jest taki trochę tłustawy, zostawia po sobie taki nalot, a my byśmy tego nalotu tutaj nie chcieli, więc do boju. Jakby ktoś pytał, to są takie waciki kosmetyczne od żony, nie zostawiające po sobie malutkich frędzelków. Oczywiście one, jak widzicie, tutaj się rozwalają na tych ostrych częściach lutów, ale ja specjalnie to robię, bo czyszczę ten kontakt, którym sobie to przed chwilą czyściłem. Natomiast one nie zostawiają takich włosków jak te płatki kosmetyczne, malutkie, takich, wiecie... takich cieniutkich włoseczków z, kurde, jak to się nazywa, nie z wełny, nie z bibuły, tylko z waty, o, nie są z waty, są z takiego ala papieru, jak ręcznik papierowy, tylko miększego. I to się łatwiej wszystko stąd wyczyszcza. Dobra, myślę, że to będzie na tyle, jeśli chodzi o styki, świetnie, myślę, że będą odtłuszczone dobrze. Na pewności sobie przejadę jeszcze raz i na koniec to, znaczy najpierw to odkurzymy jeszcze, a potem to przelecimy jeszcze raz alkoholem i będzie, myślę, czysto. Słuchajcie, po gumkach nie widać zużycia, żeby były popękane, nie są jakieś ultra brudne tam przy płytkach, delikatnie oczywiście wyczyścimy jeszcze gumeczki grafitowe IPą, natomiast najpierw całość idę wyczyścić zwykłą wodą z mydłem, żeby pozbyć się tego kurzu, który oblepił mi te gumki, bo wyglądają z zewnątrz strasznie. Słuchajcie, gumeczki mamy umyte, ja myślę, że można przystąpić do montażu tych gumek. W PSR SX nie da się pomylić kolejności, nie da się tych gumek założyć odwrotnie, gdyż te bolce czy też piny ustalające są tylko na górnej części klawiatury, więc wystarczy to wszystko złożyć z powrotem. Ja sobie użyję mojej rakielki malutkiej do dociskania gumek i myślę, że powinno to załatwić temat. Jedna bardzo, bardzo ważna uwaga. Jeśli zauważacie, że wasze klawisze osiadają, znajdują się niżej, znakiem tego jest to, że wasze gumki są uszkodzone, bo w klawiaturach, w instrumentach klasy S i SX, jak i poprzednikach tych serii średnich,
to gumka odpowiada za wysokość klawisza. Ona jest specjalnie sztywna i odpowiada za wysokość klawisza tej klawiatury. Więc jeśli zauważacie, że wasze klawisze zaczynają osiadać, mieć nierówną wysokość, znakiem tego, że gumki są zmęczone i do wymiany. Inaczej jest w klawiaturach FSX, w Genosie i w Tyrosie, bo tam jest dodatkowa blaszka doważająca, która ten klawisz na wysokości trzyma. I tam te uszkodzenia gumek nie są takie oczywiste i spektakularne jak w SX-cie. Ja się zabieram za montaż. Słuchajcie, montując te gumki, jest bardzo ważne, żeby te gumki siedziały bardzo dokładnie, dobrze dociśnięte, żeby dynamika klawiszy nie była zachwiana. I ten przyrząd, którym się posługuję, być może znajdziecie jakiś lepszy. Nie mówię nie, naprawdę ułatwia mi pracę. Więc ja montuję gumeczki dalej. Gumeczki mamy wyczyszczone, zamontowane na swoim miejscu. Ja mogę zabierać się za smarowanie klawiatury. Powiedziałem sobie, że tego smaru nie będę żałował, zatem mojego Hydrateka zaczynam sobie nakładać prosto z tuby. Zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Słuchajcie, klawiatura jest wyczyszczona, gumki są wymyte, wysmarowana. Słuchajcie, jeśli ta klawiatura z taką ilością smaru, a jest naprawdę nawalone go dużo, bo nigdy tyle nie nakładałem, dalej będzie klepać, stukać, to nie mam dla tego sprzętu więcej rozwiązań. Więc zobaczymy, jak to będzie. Składajmy. Słuchajcie, jaram się dosłownie. Cisza. Nie stuka nic. Nie klepie nic. Jestem mega w szoku. Jak głupi smar, wydawałoby się głupi, robi robotę. Klawisze w ogóle wciskają się zupełnie inaczej.
Ja mam nadzieję, że ten smar się nie rozpuści, nie rozpłynie i nie będzie to znowu stukać, bo to nie jest oryginalny smar yamachowski, ale czas pokaże. Dotychczas się sprawdzało na tych sztukach, co naprawiałem. Dwie oktawki mamy założone nowiutkie, nówki sztuki. Pozostałe mamy używane. No, jest taka minimalna różnica odcieniu niewidzialna na filmie, więc myślę, że i użytkownik też się nie skapnie. Słuchajcie, no jaram się, po prostu jaram się. Zobaczymy, jak to będzie działało. Na sam koniec, przed poskręcaniem całej obudowy od tyłu, bo mamy już złożony ten instrument tak naprawdę, wyodkurzany w środku, sprawdzimy sobie działanie wszystkiego, czy nic się tutaj nie zepsuło. Więc lecimy sobie po kolei guziczki. Głośniki działają. Klawiatura. Włączymy sobie pianinką. Można przystępować do składania. We'll be right back.
I cóż wam mogę powiedzieć? To już nie są żarty. Skończyły się przelewki. Jestem bardzo z siebie dumny. Bardzo, bardzo. Udało się naprawić Yamaha SX900. Dwie oktawy klawiszy wymienione. Gumki wyczyszczone, klawiatura przesmarowana i ten smar zrobił naprawdę, naprawdę robotę. Pierwszy raz nałożyłem go tyle, ale jak widać tam chyba jest to po prostu potrzebne. Zobaczymy na jak długo to pomoże, czy ten smar się nie rozpuści, czy klawiatura nie zacznie klepać z powrotem, bo ja dalej podtrzymuję swoją teorię, że te mocowania tej klawiatury powinny być troszkę sztywniejsze, nie powinna tak latać na boki. Jakby klawisz był zawieszony w dwóch miejscach, to byłoby pewnie zupełnie inaczej. Reasumując, jeśli macie problemy z klawiaturą w SX900, w SX700 ze stukającymi klawiszami, na 90% trzeba rozebrać, wyczyścić, przesmarować, stosując dużo więcej smaru niż zastosowała fabryka. A jeśli nie radzicie sobie z tym problemem, ja zapraszam was serdecznie do serwisu, nieautoryzowanego serwisu Yamaha, Akademii Keyboardu, Keyboardway. Maila macie pod spodem, piszcie, opisujcie problemy. Umawiajcie się, wycenimy, zrobimy diagnozę i będziemy sobie to dla was naprawiać. Przypominam, że serwis Akademii póki co działa tylko w sezonie zimowym, kiedy nie ma imprez wesel, bo jak są imprezy wesela, to mnie niestety nie ma. Cóż, udało się, jestem z siebie mega dumny. Cieszę się, że jesteście. Dzięki za wszystkie komentarze, łapki w górę, polubienia. Jeśli ci się podobało i uważasz, że wartościowy to materiał, udostępnij, skomentuj. Niech widzę, że jesteście. A tymczasem cóż, żegnam się z wami, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już niedługo będą materiały z Genosa 2, którego mam już i leży w kartonie, znaczy w pokrowcu na busie, bo już dwie imprezy na nim zagrałem. Jest picobello. No, to tyle ode mnie. Co miałem powiedzieć, to chyba powiedziałem. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. W sumie to jest prawie północ, jak to nagrywam. Udało się zrobić SX-a w jeden wieczór. Odmaszerować.